rozpoczęciem realizacji cała linia od Warszawy do Białegostoku była już w znacznym stopniu zdegradowana. Były miejsca ograniczenia prędkości, gdzie nie było możliwości ze względu na stan linii podniesienia tej prędkości. Maksymalną prędkością było 120 km na godzinę. W ramach tej modernizacji zostaną zmodernizowane przystanki kolejowe, dostosowane zostaną dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, wybudowane zostanie nowe przejście podziemne w stacji Małkinia, zostaną zmodernizowane też stacje leżące na tym odcinku. Zmodernizujemy urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zbudujemy 12 nowych peronów, wyeliminujemy wszystkie niestrzeżone skrzyżowania w poziomie szyn. W ramach modernizacji zostanie też zlikwidowane wąskie gardło, które istniało do tej pory na tej linii, ograniczając jej przepustowość, czyli dobudowana zostanie druga nitka mostu na rzece Bug. Nadal będzie obiektem pięcioprzęsłowym z przęsłami o konstrukcji stalowej, z tym, że będzie to już nie kratownica, jak była to do tej pory, natomiast będzie to ustrój łukowy z łukiem Langera i z wieszakami. Jest to konstrukcja lżejsza, bardziej odporna na czynniki dynamiczne. Zakres modernizacji linii 75 można określić jako praktycznie całkowity. Wchodzimy na istniejącą infrastrukturę kolejową, która przebiega w bardzo zróżnicowanym terenie, w tym również przez rzekę Bug, jak i również dwa inne cieki wodne, Nową Treblinkę i Bojewkę. No i praktycznie przebudowujemy wszystko, bo jedyne, czego nie ruszamy w tej inwestycji, to są nasypy kolejowe. Modernizacja linii E75 jest bardzo dużym przedsięwzięciem. Jeżeli chodzi o budżet inwestycji, jest on ponad 0,5 mld zł, więc sama ta kwota powinna budzić już wyobrażenie ilości tych robót, które należy wykonać. Zatrudnionych tutaj jest bardzo dużo firm podwykonawczych, mniejszych, większych, które odpowiadają za poszczególne odcinki robót. Kolejnym odcinkiem, który przewidziany jest do modernizacji w ramach Rail Baltica na terenie od Warszawy, Rembertów do Białegostoku, jest odcinek od Czyżewa do Białegostoku. Jest to ponad 70 km linii kolejowej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie projektowania.